Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie kolejną pozycję z mangowych nowości, jakie pojawiły się jesienią tego roku. Jest to tytuł, za który odpowiada Rio Suke Tomoe. Muzeum seryjny morderca śmieje się w deszczu. To pierwszy. Krótka historia. Mówimy tutaj o tomach, które ma się na rynku pojawić. Trzy, ale jednocześnie bardzo, ale to bardzo intensywna fabuła. No nie tyle żegna do przodu, tylko cały czas coś tutaj się dzieje. Nie mamy takiej chwili wytchnienia. Sam rysunek tutaj przedstawiony, on widzicie, jest tak dość mocno tam gdzieś schowany w tym tle, że tak to powiem, w tym takim. Nie wiem, jak to nawet nazwać, ale to naprawdę na żywo robi niesamowity efekt. Niby widzimy tą postać, bo to jest tak naprawdę maska żaby, jeżeli się przypatrzymy, a jednocześnie gdzieś tam ucieka nam to wzrokiem. Tak czy inaczej, bardzo fajna obwoluta, bo oczywiście jest to miękka oprawa. Tom oczywiście, zarówno ten, jak i wcześniejszy tytuł, który wam prezentowałem, jest oczywiście od wydawnictwa Studio JG. 32,99 cena okładkowa. Jest to ten taki większy format, który na pewno kojarzycie. No i oczywiście krótki opis dla Was. Zajrzyjmy, co jest pod. Obwolutą. I tu już widzimy, tutaj znacznie lepiej prezentuje nam się ta e, okładka, prawda? Bo to jest powielenie. Tutaj to robi, mówię, naprawdę fajne wrażenie na żywo, i myślę, że nie jedna osoba by była zadowolona z takiego właśnie wydania. Tył tu już, no niestety, ale tylko odnuże żaby prezentuje się nam, no właśnie. A propos tej żaby, chciałem Wam pokazać fajną ciekawostkę. Jak widzicie, tutaj. Mm, odegniemy sobie to albo po prostu połączymy z drugą częścią, spójście tworzy nam to właśnie taki rysunek żaby, ciekawy zabieg, przyznam szczerze. Chyba rzadko nawet spotykane w tego typu wydaniach, jeżeli mówimy o tych obwolutach. prawda? Co do samego tytułu. Kreska dość specyficzna, taka bym powiedział dorosła, niekoniecznie w pełni mangowa. Natomiast sama historia naprawdę mroczna i brutalna, jest to zdecydowanie tytuł dla tych starszych odbiorców. I co mogę powiedzieć? Seryjny zabójca, tak naprawdę morderca, który bierze sobie na cel osoby mające wspólną taką jakby e, e, wspólną historię. Nie chcę wam zdradzać, o co tu chodzi, bo to jest jednak spoiler fabularny, więc się od tego powstrzymam, ale jest to logiczne tutaj e, jego to postępowanie, jeżeli mówimy o dobór e, ofiar. Nielogiczne jest oczywiście same zabijanie w sobie. Natomiast głównym bohaterem jest pewien detektyw, pewien policjant, który e, mam wrażenie, że troszeczkę przegina z tą swoją pracą. Do tego stopnia, że jednak bądź co bądź, ale e, mówimy tutaj o osobie, która nie mniej, nie więcej tak pracę bierze ponad swoje życie prywatne. Żona z synem go porzucają, tak naprawdę odchodzą od niego. Nie jest tu powiedziane, czy na zawsze, czy na czas, kiedy on się troszeczkę otrząśnie, e, ale w wyniku tych wszystkich zdarzeń dochodzi do sytuacji, kiedy po prostu e, jego rodzina też niestety, ale tak. Jest zagrożona. Dzieją się tu pewne rzeczy, które. Nie przewidział chyba i jest zmuszony podjąć naprawdę o wiele bardziej drastyczne i ewidentne kroki, po to, aby po prostu ocalić swoją najbliższą rodzinę, swoją żonę, swoje dziecko. I wtedy akcja naprawdę nabiera jeszcze większego tempa. Sam seryjny morderca jest ciekawą, aczkolwiek tajemniczą postacią. I powiem szczerze, że niesamowitym Cliffhangerem się kończy tak naprawdę ta historia, która. Aż prosi się, żebyś dać nam nowy tom i żebyśmy się dowiedzieli, co się dzieje, bo, bo przychodzą ciarki, że wow, w takim momencie teraz ta manga musi się ukończyć. No, niestety, tak to właśnie wygląda. Naprawdę bardzo dobra historia. Mówię, szybko dziejąca się i nie dająca chwili oddechu. Przeczytałem ją za jednym podejściem, tak mnie wciągnęła, więc myślę, że warto się zainteresować i dać jej szansę. Bo, bo warto po prostu. Więc. Muzeum seryjny Mordeta śmieje się w deszczu. Macie okazję nabyć oczywiście w sklepie JATA. Nie mniej, nie więcej. Z mojej strony to chyba tyle, co chciałem wam powiedzieć, bo tak się zastanawiam, czy umknęła mi jakaś myśl, ale zdecydowanie nie. Myślę, że to, co uważałem, aby wam tutaj zdradzić, powiedziałem, może nawet trochę za dużo, gdyż to tylko trzy tomy, a wierzę, że będziecie się bawić dobrze. Oczywiście, poza samym dobrym się bawieniem, fajnie byłoby, jakbyście oczywiście skomentowali tutaj gdzieś na dole pod tym filmem. E czy wyznacie już ten tytuł, czy ewentualnie planujecie go nabyć? Oczywiście, polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło. Linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę, a także subskrypcja oraz dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem ja mówię Wam cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.